Kolejny piękny dzień w Alpach Niemieckich. Także przemierzamy sobie samotnie szlak. Taki bardziej jednoosobowy, nie za szeroki, przez las. Pojechałem w stronę południową, maksymalnie ile się dało do Bersdorfu, aż dojechałem do miejsca, gdzie już jest zakaz dla samochodów. Także ostatnie takie, powiedzmy, miejsce komercyjne z, oczywiście z kolejką górską na szczyt dla niemieckich emerytów, którzy tutaj drzwiami i oknami są w dolinie, w miejscu, gdzie zaparkowałem. A my sobie idziemy pomału. Mam do wypełnienia cały dzień. Mam czas na przemyślenia, mam czas na to, żeby tak jak tutaj zatrzymać się, urwać sobie malinkę, bo sporo malin jest w lesie akurat w tym okresie. Także idę pomału, żeby zapełnić dzień byciem w górach, tak? Nie śpieszę się, nie chcę się za mocno spocić. Idę sobie spokojnie w górę na razie. Piękne otoczenie. Gdzie iść, panie dziejku? Którędy najdżej? A tu już droga się przed nami, ściana wyrasta. Znajdujemy się na wysokości 2070 metrów ponad. Już niewiele wyżej wejdziemy. W tym miejscu tutaj postanowiłem odpocząć. To jest takie kulminacyjne miejsce, bardzo fajne, z którego widać okolice. Stąd żeśmy szli, tą doliną, tam już jej nie widać, się schowana. Tutaj tędy. I teraz tu się przed nami otwierają możliwości kolejne. Przepiękne, piękne Alpy. I takie fajna miejscóweczka tutaj, idealna na to, żeby nagrać jakieś bonusowe wideo. Mniej więcej tak wygląda mój coroczny Isolation Fix, czyli samoizolacja, której zadaniem jest taka refleksja, patrząc właśnie w takie krajobrazy. Refleksja nad minionym rokiem, nad tym, co się wydarzyło w moim życiu, jakie błędy popełniłem, co mogłem zrobić lepiej. Adoracja teraźniejszości, carpe diem, chwytaj dzień, radość z chwili, czyli docenienie tego, że istniejemy na tej planecie, za co, że jestem, że wciąż mogę manifestować moje jestestwo, mój byt tutaj. I właśnie takie widoki, taka sceneria, taka pogoda sprzyja temu, dlatego ja lubię to robić w górach. A także wzgląd, wejrzenie pewnie w przyszłość, taka rekalibracja tego, jakie są moje cele, co jest dla mnie ważne, dokąd zmierzam, gdzie chcę dotrzeć. Tak jak na szlaku, musimy wiedzieć, dokąd idziemy, bo inaczej nie dojdziemy. Gdzieś może zabłądzimy, dojdziemy nie tam, gdzie powinniśmy. Dlatego właśnie też taka rekalibracja na przyszłość. Patrzę sobie, jakie są moje cele osobiste, moje cele rodzinne, firmowe, biznesowe. Co robić, żeby na koniec dnia tego jestestwa mojego tutaj bytu na tej planecie, żebym bez wstydu, bez zażenowania móc wrócić tam, skąd przyszedłem. Tak ja sobie to tłumaczę. Do źródła wszystkiego, co jest. I właśnie to jest esencja, właśnie ta chwila, to jest esencja właśnie tej isolation fix, samoizolacji, ukierunkowania się, zafiksowania się na to i rekalibracji na to, co jest ważne. Helikoptery latają, już drugi. Może muszą jakąś akcję ratowniczą przeprowadzać. Ja
ja też jestem cały czas gotowy na to, że kogoś będę musiał ratować. Cały czas psychika moja mówi mi, że musisz być gotowy, musisz być przygotowany, jakby komuś trzeba było pomóc, jakby ktoś nie dał rady kondycyjnie. Dlatego zawsze musi być rezerwa mocy, nie można iść na maksimum. Zawsze trzeba mieć tyle siły, żeby móc jeszcze innym pomóc. Najwyższy chyba punkt mojej wędrówki dzisiejszej. Zaraz zweryfikujemy, jaka to jest wysokość. Dwa 114. Tyle dzisiaj żeśmy weszli i widzę, że zaczynamy już zejście. Szlak po grani na ten szczyt, dla odważnych. Tam jest krzyż na górze, więc na pewno da się wejść. Ale no, ja pójdę jednak tędy. Właśnie spełniłem dobry uczynek i mogę rozwiązać supeł na chuście. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Szedłem. Nagle spotkałem pana, który ugięty na stoku siedział i zaczął coś do mnie po niemiecku mówić. Mój niemiecki sprowadził się tylko do tego, że powiedziałem ich spreche English i zaczęliśmy rozmawiać po angielsku. Pan się spytał, czy bym z nim nie został, bo się źle czuję, kolana mu przysiadły. Starszy taki pan. Ja mówię, no dobra, mogę poczekać, jak ktoś to wesprzeć. Mówi, że nie ma kijki, tylko żeby pomału z nim schodzić. Także żeśmy sobie razem schodzili pomału, bez pośpiechu. Zasekurowałem go tutaj na przystanek autobusowy i zadowolony kontynuuję marsz do mojego auta. A dzisiaj był ciężki dzień. 20, nie, weźmy tak. 18:22. Tak. 23. Zrobione 26 km, ale no 20 km zrobiłem pieszo. Wyszedłem o godzinie 10. Zjadłem tylko, wypiłem kawę i zjadłem kilka wafelków, tych małych pryncypałków i ścieżkę czekolady gorzkiej. I do godziny 18 wytapiałem tutaj wszystkie, cały ten tłuszcz, nadwyżki. I teraz przyszedł czas na kolację. Obiad i kolację. Czyli białko, jeszcze więcej białka, 5 jajek na miękko sobie rano już ugotowałem. Później 3 marcheweczki. Tu zjemy jeszcze jabłuszko, do tego będzie owoc i warzywo, żeby było. Masełko, serek i chlebek na koniec, jak już, żeby dopełnić pojemności. I taki wyjdzie jeden solidny posiłek w ciągu dnia.